Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i jak widzicie jesteśmy na naszym łowcy demonów na W60, dlatego że w tym momencie mamy już cały ekwipunek legendarny, jak zresztą sami widzicie wszystkie itemki legendarne, no i oprócz tego mamy wszystkie duże legendarne kamyki. No i oczywiście możecie się domyślać, dało nam to ogromnego boosta, jeżeli chodzi o procenty w lochach i dzisiaj specjalnie nagrywam ten odcinek po to, żeby te lożki sobie tutaj ruszyć, pocisnąć i żeby po raz kolejny na tym łowcy demonów bić kilka ładnych leveli. No mówię, ostatnio nie mieliśmy jeszcze wszystkich legendarnych itemków, jeszcze nam tutaj broni przede wszystkim brakowało, w tym momencie mamy tą broń naprawdę dobrą. Zobaczcie jaki rozrzut, prawie 1300 górny, no i oczywiście wymiana tych gemów czarnych na legendarne, wszystkie mamy nowe, jak widzicie tutaj 480 w broni, to w ogóle chyba jest największy jaki mi poleciał, dokładnie, tu jeszcze drugi 481, no i takie widzicie, po 468, 470, więc generalnie wszystkie gemiki wymienione, no i dzisiaj zrobimy w tych lożkach pogrom. Co prawda miało nie być odcinka przez święta, no ale ostatnie dwa dni szczerze mówiąc tak mnie zmęczyły, że stwierdziłem, że dzisiaj siedzę w domu, no a skoro siedzę w domu, no to dlaczego by wam tego odcinka nie nagrać, może ktoś również w ten drugi dzień świąt siedzi sobie w domu, także po prostu obejrzy. Dobra, na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie w waszych, na waszych postaciach generalnie. Możecie pisać, jak tam wam oczywiście święta minęły, no bo to już końcówka, jak ten film wleci o 16. Co tam ciekawego dostaliście, czy generalnie święta się udały. No a druga sprawa to właśnie te postacie, jak tam wasz progresik na nich. Dlatego, że ostatnie 4 dni tak naprawdę, dzisiaj czwarty dzień eventów, no i event expa przez 4 dni, naprawdę bardzo fajny buścik. Co za tym idzie, również możecie się pochwalić, jak to u was wygląda. Dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać. No i pokażę wam, co tutaj się pozmieniało, dlatego że zmieniło się naprawdę dużo. Wbiliśmy 8 aurę, ale to co najważniejsze, to w tym momencie, oj, zobaczcie, zapomniałem sobie kliknąć. Już to zrobiłem, nie wiem, ten reset to już chyba z godzinę temu, ale zająłem się czymś innym i zapomniałem. No ale jak zaraz zobaczycie, zresztą to widać od razu, mamy już prawie same platynowe ulepszenia w tym momencie. Brakuje nam tylko na siedzisko, więc no a ręka już jest praktycznie ulepszona, że tak powiem, pod sam kurek, jeżeli mogę to tak określić, powiedzmy. No i właśnie co za tym idzie, zostało nam tylko siedzisko do zrobienia, żeby było platynowe, no i już będziemy tą arenkę sobie rozwijać na wszystkich ulepszeniach i po prostu codziennie kupać skipa 7-dniowego. Całkiem fajnie mi te ulepszenia poszły, ostatnio w sumie ciągle mi ulepszenia leciały, dlatego też no jakoś te runki bardzo do przodu nie poszły, bo kupowałem ulepszenia, no ale dzisiaj na przykład już kupiłem sobie tego skipa 7-dniowego, no bo jednak ta ostatnia platynka, zakładam, że no troszkę zajmie zanim ona poleci, chociaż zobaczymy, tak czy inaczej tak to w tym momencie wygląda. No siedzisko platynowe raczej by się przydało, to siedzisko sporo tutaj generuje, zwłaszcza po resecie tych przychodów, no ale wiadomo, brałem to co mi leciało, chciałem jak najszybciej toalety, jak najszybciej potwory, więc to w tym momencie tak wygląda. Tu sobie na szybko poulepszam, zobaczycie jak ja to w ogóle rozwijam, teraz się staram wszystkie budynki do 2500 dobić, jak póki co tak lewą stronę głównie, zaraz tutaj zresztą zobaczycie może pod koniec odcinka, lewa strona cała już na 2500, potem sobie będziemy lecieć prawą, więc no tak to po prostu wygląda. Ale dobra, dalej. No mówię, to co najważniejsze to wymiana tych gemów. Ona mi tutaj najwięcej dała, nie? No strasznie te statystyki, jak widzicie, wzrosły. Mamy 2900 podstawy z ręki, 2800 HP. No i właśnie te legendarne gemiki dały ogromnego boosta. Oprócz tego jeszcze były oczywiście pakiety świąteczne, które zakupiłem. Tam jeden bodajże dawał metal. No i również sobie te wszystkie itemki ulepszyłem razy 10. No generalnie postać jest naprawdę, można powiedzieć, odpicowana i gotowa na lochy. Wymiana gemów. W ogóle, tak jak mówię, miałem nie nagrać żadnych odcinków przez święta, więc tą wymianę gemów sobie zrobiłem bodajże w nocy, tam z piątku na sobotę, jak się nie mylę, zrobiłbym to na odcinku, no ale z racji tego, że chciałem to zrobić na evencie, a ten odcinek miał być nagrywany dopiero jutro, no to zrobiłem to samemu, sam dla siebie, no i było to bardzo drogie, szczerze mówiąc, w sensie znalezienie samych pomarańczowych gemów, chyba 3500 grzybów mi poszło na skipy, nie, no my tutaj mamy, jak widzicie, kwatery na poziomie 11, więc no troszkę kosztuje ten skip, powiedzmy, kopania, no ale tak czy inaczej, no bardzo dużo grzybów na to poszło. Szło,
no ale myślę, że będzie warto, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie, no ale mówię, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o legendarne itemki, to tak naprawdę na którym streamie, bodajże czwartkowym, zrobiliśmy sobie tutaj jeszcze kilka ranów tych legendarnych, no i od razu mi poleciała broń, w ogóle mi od razu poleciało to, co tam potrzebowałem jeszcze, to widzieliście na ostatnim odcinku z tego W60, więc no łącznie jak widzicie zrobiliśmy 16 razy ten legendarny loszek, no i tutaj jeżeli chodzi o itemki, to przebraliśmy się w całości, więc raczej git. Jeszcze się tu starałem, wiadomo, do tego klaserka jak najwięcej zdobyć, żeby mieć większą szansę na te legendy, no i tak to po prostu wygląda. Kolejna ciekawa sprawa to są pupile. Pupile, które jak widzicie, no już porobiliśmy przejścia. Porobiliśmy przejścia, z których osobiście jestem bardzo zadowolony. No tu jeżeli chodzi o mrok, to taki standard. Zaraz tu wam pokażę walki, bo mam chyba pozapisywane. Natomiast światło, właśnie. No, w świetle udało nam się zrobić przejście w oko, co jest oczywiście bardzo fajne, no bo światło tutaj odpowiada za zręczność, więc no zrobiłem tam jakiegoś skipa w podziemiu, tego trenera na 11 dobiłem, żeby udało się tą dzyńką to oko pokonać, udało nam się to zrobić, w piątek złapałem oko, no i już sobie tutaj karmię, tego rysia tak samo od czwartku karmię, jeżeli chodzi o ziemię, no to też od czwartku, tu też nie było jakichś dużych problemów, woda, no to już niedługo tego szlawęża, w sumie to nawet nie wiem, czy już teraz nie możemy tego szlawęża, szczerze mówiąc, pokonać, możemy tu troszkę popróbować, no ale to nie jest jakieś, nie wiem, jakiś mus, powiedzmy, mogę sobie tego żarłacza równie dobrze do setki dobić, może tam troszkę grzybów, spróbujemy na odcinku po prostu, no ale woda też niedługo będzie już, o zobaczcie, bez jakichkolwiek problemów tutaj w ogóle, no i tego szlawęża tu się jeszcze przeloguje, żeby załapało, że go na pewno pokonaliśmy, no i tego szlawęża zaraz będziemy sobie mogli znaleźć właśnie w tym gabinecie. Tu jeszcze mogę jakieś nieśmiertelki pokupować, skoro już poleciały, dlaczego nie. Tu jakaś potka na zręczność, bo mi w ogóle zaczyna tych potek już, no w sensie kończą mi się, zobaczcie, mam na ponad miesiąc tutaj na HP, no a zaledwie na 20 dni miałem na zręczność, więc można sobie pokupować jeszcze jak jakaś wyleci. No i dokładnie, mamy jeszcze potkę na zręczność, mamy jajko, cyk. To już chyba na 92 żarłaczu, jak dobrze pamiętam, miałem jakieś fajne procenty, no ale teraz już możemy sobie tego szlawęża karmić. No i ogień specjalnie zmisowałem, dlatego że ogień bardzo fajnie nam wyszedł. Co prawda tutaj zmarnowałem dwa jedzonka w czompa niepotrzebnie, no ale koguta dobiłem do setki, złapałem tam, wiadomo, w piątek Inferniksa, kurde, za szybko mówię, w piątek Inferniksa, w sobotę Skarabarę, potem tego Smokiego również w sobotę, no i fajnie się złożył event sterylnych sedesów, dlatego że jak sami możecie zauważyć, dokładnie, mieliśmy od piątku do teraz, do dzisiaj w sumie te sterylne sedesy, no i dzięki temu zamiast Smokiego mogliśmy tutaj przejść w pirodliszkę, co oczywiście będzie o wiele lepsze, no bo lepsze PvP, potem szybciej zamkniemy, więc no ogień nam też się, można powiedzieć, przyfarciło. Dobra, portal już dzisiaj kliknąłem, w ogóle już dzisiaj wszystko zrobiłem, bo ja w te święta od razu po północy ogarniałem konta, żeby potem następny dzień mieć z głowy, jak tam nie byłem w domu i tak dalej, no ale właśnie dzisiaj to mogłem zrobić dopiero po klikaniu tych lochów, bo więcej expa byśmy wycisnęli, no ale mówię, nie wiedziałem po prostu, że będę to nagrywał. Dobra, w gildyjce to się chyba nic nie pozmieniało, jakoś giga bar bardzo z tego co widzę, gildia póki co fajnie się prezentuje. Tu wam mogę od razu ranking pokazać. Tak jak na początku była ta dość duża mieszanina w ogóle, tu widziałem, że Demoralize tak samo mieli dużo osób w topce, tak teraz już tak to nie wygląda, od nas jest bardzo dużo osób w topce, tutaj ta gildia chyba węgierska również troszeczkę ma tych osób w topce, no ale póki co tak to się klaruje, że jesteśmy top 1, no i topka po prostu wygląda tak, no tu już 360 level jakiś berek od nas, to w ogóle jest chyba najwyższy level w tym momencie na serwerze, tak się prezentuje, na szybko wam tu przelecę, nic nie będę jakoś tam się rozwodził, możecie sobie zatrzymać, sami zobaczyć, no ale wiadomo, legendarne gemy, każdy wymienił event twierdzy, lecą same duże gemy, więc teraz było warto to zrobić, teraz było warto to wymienić i po prostu, o, tu już w ogóle gemy po 1000, a zobaczmy jak tam nasz ulubiony wojownik tutaj jest, no właśnie, po 1200 gemy, no ale tak jak wam mówię, no teraz warto było to zrobić i po prostu znowu serwer poszedł do przodu. Gildyjki wyglądają tak, tutaj już, no wiadomo, te topowe gildie już mają po 200%, jeżeli chodzi o ulepy, twierdzę nieważne, pupile w sumie to nawet byłem dość wysoko, mamy 63 pupile, byłem dość wysoko, dlatego że no tam jakoś, nie wiem, ten ranking się tak ułożył, że jeszcze wczoraj byłem w top 10, teraz troszkę spadliśmy, no ale to też nie jest jakiś giga ważny ranking, powiedzmy, jeżeli chodzi właśnie o te pupile, ilość pupili jest ważna, no i tutaj mamy topkę tak naprawdę, no 63 pupile, najwięcej na serwerze 64, ciekaw jestem, co on tutaj ma, czego my nie mamy, w sumie to możemy, a wiem co,
co, dobra, toperza, właśnie, środa, wieczór, trzy paski zrobione, ani jednej krainy Rogeni, to wam zapomniałem powiedzieć, ani jednej, będziemy to musieli sobie złapać w następną środę, no i dokładnie tego pupila nam brakuje, żeby mieć tutaj topową ilość, powiedzmy, no i podziemia wyglądają tak, to też raczej nic ciekawego, topkę wam mogę pokazać, sporo już tych 15 serc, my mamy dopiero 12, teraz traktor na 12 robię, no ale ja tutaj jakoś giga bardzo nie skipuję, twierdza się robi 14 w tym momencie na kwaterach 11, salkę mamy chyba 12 dokładnie, no i tyle, nie? Tutaj mówię, no już wszystko niestety dzisiaj porobiłem, mogłem to zrobić później. Większy level to więcej expa, zwłaszcza podczas eventu, no ale nie wiedziałem, że to będę nagrywał. Teraz tak, no 10 minut już, tu w ogóle zaraz przejdziemy do nowego świata, ale to już jak będę klikał lożki. Natomiast co mam dla was pozapisywane, to bardzo dużo portali, no jak wymieniliśmy sobie te gemy, tu jeszcze jakieś dobitki, to na szybko wam pokażę. Jak wymieniliśmy sobie gemy na legendarne, no to codziennie nam pada jeden portal, zobaczcie, tutaj mamy na przykład, no tu mamy 24, tu mamy, czyli wtedy co te gemy wymieniłem bodaj, że tu mam wczoraj, no i dzisiaj tak samo, zobaczcie, że ja o pierwszej w nocy te konta ogarniałem ostatnio, no i właśnie te portale mi padają codziennie jeden, więc to akurat fajne. Tu, dokładnie, dostałem jeszcze klucz, to co wam ostatnio mówiłem na odcinku, jak sobie w tej strefie mroku zamknąłem, poczekajcie, co ja tu zamknąłem, tu jest strefa mroku, jak piekło zamknąłem, no to wam powiedziałem, że już mogę to 13 piętro odblokować, poleciał mi klucz, nawet nie wiem, czy nie tego samego dnia, no i na tego pierwszego miałem dość sporo procent, więc go kliknąłem, dlatego, że wbił mi tam level, więc wiecie, zawsze to... zawsze to troszeczkę do przodu, dobra, to wam też mogę pokazać na szybko, Barbar za wiele nie zrobił, Maguś też nie, no jak widzicie tutaj głównie my tak naprawdę go pokonaliśmy, no ale miałem 320 level, on mi wtedy chyba dał 321, więc stwierdziłem, że po prostu zrobię to i na odcinku wam pokażę, no i tak dzisiaj zaraz spokojnie do tych lochów przejdziemy, muszę opowiedzieć, żeby ciągłość serii była zachowana, muszę wam pokazać, jak to wygląda, opowiedzieć, no i tu jakiś paseczek, ale to chyba poszedł do rozmontowania, żeby właśnie ta ciągłość serii została zachowana. No i teraz tak, Lilaryś tym zębikiem, jeden bloczek z tego co widzę, był, teraz drugi, teraz trzeci, czwarty, piąty w tym momencie, nawet nie wiem, bo nie liczyłem, szósty, okej, sześć bloków, więc wcale nie tak dużo, jakieś tam kryty pod koniec, to było chyba robione na jeszcze 10 trenerze, jak się nie mylę, no ale też padło nam naprawdę szybko, teraz mamy kolejny portal do piekieł, no i dokładnie, tu możemy, aha, tu nawet odrodzenie nie było potrzebne, zobaczcie, bardzo łatwo nam ten zwiadowca w tym portalu padł, tutaj mamy kolejnego zwiadowcę, tu już odrodzenie było potrzebne, no ale tylko jedno, zobaczcie, jakbyśmy się nie odrodzili, to byśmy musieli go dobić kolejnego dnia i bylibyśmy dzień do tyłu. Natomiast w tym momencie udało nam się to odrodzenie zrobić, no i byliśmy tam powiedzmy do przodu. No i dobra, tutaj ta pirodliszka, niestety nie udało mi się dla was oka zapisać, żeby wam pokazać, bo tam mi jakoś zniknęło, nie mogłem tego znaleźć, tak czy inaczej, no jeżeli chodzi o oko, no to już wielokrotnie to przejście w tym świetle robiłem na różnych kontach, więc chyba nie ma jakiś tam, tu pirodliszka tak samo, setnym kogutem to tam jakieś, nie wiem, 40 grzybów i to padło, no musimy spełnić konkretne wymagania, musimy dokładnie mieć w tym momencie tak, jak to wygląda u mnie, czyli taka ilość pupili, dzyńka na setce, no i ten 11 trener i wtedy to oko nam padnie. Jeżeli nie mamy 11 trenera, tylko 10 na przykład, no to nie ma w ogóle szans na to. Ewentualnie jeżeli nie mamy jakiegoś tam jednego peta, na przykład jeżeli robimy to przejście typowo w zimę, że nie uda nam się złapać na przykład tutaj jesiennego pupila, no to wtedy ten trener bodajże musiałby być na poziomie 12, żeby bez jednego pupila, porównując tutaj do tej ilości, którą mam w tym momencie, zrobić sobie to przejście, więc jeżeli na przykład nie miałbym rozmiazgi, no to trener musiałby być 12, jeżeli mam rozmiazgę, mam taką ilość pupili, czyli 12 czy tam 11, no bo bez oka wtedy, no to musiał, ten trener był na 11 i wystarczył po prostu, no ale niestety walki wam nie pokażę, to tam bodajże 3 krytyki i tak naprawdę tyle. Dobra, tutaj w Wigilię udało nam się pokonać jeszcze tego kolegę, dobiliśmy, tak naprawdę nie było potrzebne żadne odrodzenie, tu tak trochę speedrunuję, teraz mamy Magusia, no tu już po wymianie na tyle legendarne gemy, więc no tu też zobaczcie, piękne kryty nam siadły bez w ogóle żadnych problemów. No i jeżeli chodzi o kolejnego, tu mamy zwiadowcę, zobaczmy, no tu tak samo, nawet odrodzenie nie było potrzebne. No i tak to po prostu wyglądało. Dobra, czy coś więcej? Chyba tyle.
O, i to co wam powiedziałem, już mamy całą lewą stronę na 2500, no i teraz będę sobie tutaj próbował wbijać powolutku tą prawą stronę. Wszystko, chyba możemy lecieć do lochów, mam to pootwierane w tym momencie, już mam zrobionego skana, jakie mam procenty, więc sobie od razu odpalimy, no i będziemy mogli zaczynać, bo procenty są naprawdę fajne, 47%, 42,5%, 40%, 23%, prawie 5%, prawie 3%, no generalnie mówię, procenty są naprawdę fajne. Zaczniemy od takiego, na którego mamy niecały 1%, dlatego że ja bym tu, no na tego mamy tam 0,98. Chciałbym troszkę z wami pogadać, bo tak, kilka tematów się nawarstwiło. Niespodziewanie dość wcześnie został ogłoszony nowy serwer europejski pierwszy. Tu w ogóle może przejdę do tej wiadomości. Nowy świat czeka na ciebie, święta tuż, a i nowy rok czekał z niecierpliwością, by w końcu zadzwonić do drzwi. Niecierpliwość ta jest uzasadniona, ponieważ na uruchomienie czeka zupełnie nowy świat, który w przyszłości połączy jeszcze więcej graczy. Nowy świat europejski pierwszy otworzy swoje drzwi 6 stycznia o godzinie 16, no i wstępna rejestracja, to co też ważne, wystartuje 2 stycznia w poniedziałek, czyli standardowo w tym samym tygodniu, w którym świat startuje, to już od poniedziałku można sobie zakładać konta, wtedy jak się potwierdzi to konto, to tam pewnie więcej grzybków będzie za jego potwierdzenie, więc taką informację dostaliśmy dzień przed Wigilią. Ja już nie chciałem na ten temat nagrywać odcinka osobnego, no bo mija się to z celem, no i oczywiście będziemy sobie na tym świecie grać troszeczkę. Tak jak chciałem sobie robić takie przerwy około półroczne właśnie z nowymi postaciami, żeby już jedna postać mi powiedzmy przeszła, tak wiecie, po prostu była taka starsza, żeby już mniej się na niej działo i wtedy można startować na nowej. Tak ostatnio troszkę taki był speedrun tych postaci, no bo wyszedł ten Bard niespodziewanie na W58, więc sobie tam gramy, no bo nowa klasa, serwer też ma ładny numer, więc stwierdziłem, że pykniemy. W60 no to już od dawna było planowane, oj zobaczcie, padło nam. W60 już było od dawna planowane, więc również miałem ochotę, żeby sobie na tym W60 oczywiście pograć. No i tutaj gramy, no i teraz już tak naprawdę półtora miesiąca od W60 minie, no i my już będziemy startować na kolejnym serwerze. Poczekajcie, spojrzę, co my tu jeszcze możemy kliknąć. Z tego co widzę, na Esteros mamy bardzo mało procent, ale ja chcę się tak rozgadać, więc może trochę poklikamy ten Esteros, bo mi jest po prostu wygodnie, jak ja klikam. Bo to jest to, tak, to jest to. Mi jest po prostu wygodnie, jak ja klikam jeden loch, no i wiecie, mogę sobie z wami pogadać. No i teraz kolejny serwer, gdy się okazało, że te serwery tak jakby przejdą na nowy taki, nie wiem jak to nazwać nawet, no inaczej to zaplanują, że teraz już nie będzie kontynuacji W61, W62, tylko po prostu będzie od nowa lecieć numeracja, no i serwery będą kontynentalne. No to ja również oczywiście z racji tego, że jestem fanem numerków, stwierdziłem, że będziemy sobie na tym pierwszym europejskim, o ile taki powstanie, no bo jeszcze nie było wiadomo dokładnie, czy to będzie faktycznie numer jeden, czy jakoś inaczej to rozwiążą, no ale tak czy inaczej właśnie sobie tutaj stwierdziłem, że na tym serwerze pierwszym europejskim również klikniemy, fajny numer, ja jako fan numerów będę chciał, no bo to jest coś takiego jak W1, nie? Szkoda by nie zacząć na tym grać. W1 do tej pory bardzo aktywny serwer, do tej pory bardzo dużo tam mocnych graczy gra, więc podejrzewam, że ten europejski pierwszy będzie podobny. Zwłaszcza, że serwer W60 troszeczkę był takim niewypałem z racji tego początku. Teraz to oczywiście fajnie wygląda po czasie, no ale z początku sporo mocnych graczy zrezygnowało z gry, no bo nawet nie mieli dobrze jak tam pograć, że tak powiem. Więc tym bardziej pewnie przejdą na serwer pierwszy europejski i wydaje mi się, że na tym serwerze właśnie poziom będzie równie dobry, równie wysoki może bardziej, więc też sobie tam klikniemy i też zrobię tam swoją postać. Jeszcze będzie taki, nie wiem jak to nazwać, prequel, chyba tak to się mówi, nowej serii, dlatego że jak już będziemy mogli wejść na to konto tamtego 2 stycznia, jak już będę mógł założyć to konto, wejść na nie, to po prostu nagram taki odcinek pilotażowy ala nowej serii. No ale właśnie jeżeli chodzi o ten nowy serwer, to będziemy tam grać paladynem, to już wam w tym momencie mogę powiedzieć, będę tam w gildii po raz kolejny topowej, żeby wam fajną ser... oj sorry, walnąłem w mikrofon, sorry, ale w ogóle wiecie, 2 dni świąt, taki człowiek jest, strasznie jestem w ogóle najedzony tym wszystkim, to w ogóle pierwsza sprawa, wiadomo jak to wygląda, więc tak ciężko się siedzi, tak ciężko się trochę w ten tryb nagrywania, że tak powiem, wdrożyć, więc może tutaj coś być nie tego, no ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo takie niby święta fajne, ale to są takie dość męczące dni, jeszcze codziennie się jeździ, ja byłem powiedzmy na 2 wigiliach, wczoraj też mnie pół dnia w domu nie było, więc trochę to takie męczące, że tak powiem, no ale mówię,
Jeżeli chodzi właśnie o ten serwer pierwszy europejski, od dawna za mną chodzi Paladyn i stwierdziłem, że Paladyn będzie naprawdę fajny na ten serwerek, dlatego że dobra, wiecie co, może ja tutaj poklikam coś, na co mamy fajne procenty. O, dokładnie, tego to chyba nawet nie będziemy oglądać, bo nie wiem, czy jest sens. To nam powinno bardzo szybko popadać, cyk, idealnie. I tak sobie właśnie pomyślałem, o, tu jeszcze dostaniemy jakieś statystyki z tych osiągnięć, to może nam to pomoże, jeżeli chodzi o inne tam lożki. Paladyn już za mną chodził od dawna, nawet się przez chwilę zastanawiałem, czy Paladyna nie wziąć właśnie na W60, no ale jak już wybraliście w ankiecie Łowcę Demonów, to no już by było strasznie słabe z mojej strony, żeby to zmieniać. No ale Paladyn za mną chodził od dawna i myślę, że na takim serwerze pierwszym europejskim Paladyn będzie fajny. Wiadomo, że będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że niestety nie będzie to taki progres jak na przykład na właśnie tym Łowcy Demonów. No Paladyn niestety tak wygląda, że tutaj no ciężko się nim leveluje, zwłaszcza na początku. Strasznie on tak, można powiedzieć, że odstaje i tak dalej. Tu w sumie te itemki są dość drogie, ale no trudno, no musimy rozmontowywać. Dobrze, że jest troszkę więcej rozmontowań jeszcze dzisiaj. Więc no mówię, jeżeli chodzi właśnie o tego Paladyna, tu zobaczmy, o, to nam jeszcze padło bardzo fajnie. Zaraz zobaczę, czy wam coś chcę pokazywać z tych lochów, ale póki co to są takie jakieś, powiedzmy, nieważne i też nie dałem jakoś giga duże expa. No i on jest taki, wiecie, mało podatny na RNG, powiedzmy, taki pewny siebie, taki consistent po angielsku, więc stwierdziłem, że ten Paladyn będzie fajnym wyborem, chodzi już za mną od dawna i po prostu z przyjemnością sobie nim pogram. Może nie będzie taki widowiskowy na odcinki, jak właśnie na przykład ten Łowca Demonów, no ale jednak co by nie mówić, tak czy inaczej będzie fajny i właśnie mam na niego ochotę, więc mam nadzieję, że seria wam się również będzie podobać. Jeżeli chodzi o jakieś tam, to możemy w sumie sprzedać normalnie. Jeżeli chodzi o jakąś niespodziankę na nowy serwer, to też ma być, to od razu wam powiem, więc możecie wyczekiwać. No ale mówię, jeszcze taki odcinek pilotażowy, tak jak wspomniałem, nagram wam, jak już będzie po prostu ta prerejestracja dostępna. No i tyle chyba, tyle jeżeli chodzi o nowy serwer. Myślę, że powinienem się do tego odnieść, bo pewnie dużo osób jest ciekawych. Gildi, tak jak wam już wspomniałem, czekajcie, teraz mamy Smoldera. Gildi, tak jak wam powiedziałem, nie będę robił, bo chcę, nie mam czasu w ogóle na gildię. Zwłaszcza teraz, jak jeszcze jesteśmy, w sensie ja jestem na studiach i tak dalej, teraz zaraz będę miał w ogóle sesję, więc zaliczenia, w sumie to w styczniu już, w ogóle nawet spoko się ten start zgrał, no bo wtedy jest święto i tak dalej, nie mam zajęć, więc to można powiedzieć, że na plus. No ale generalnie mówię, troszeczkę to jest takie, no nie będę miał czasu po prostu, nie, za dużo w tym styczniu zwłaszcza, bo będę miał tych egzaminów trochę i tak dalej, więc no gildi tym bardziej na głowę sobie nie chcę brać, a ja nie wiem w ogóle, czy na takich, może na jakimś pobocznym serwerze, że dla zabawy kiedyś zrobimy jakąś gildię dla widzów, ale na takich seriach long term, czyli taki jak na właśnie tym serwerze pierwszym europejskim będzie, to raczej nie planuję za bardzo sobie tutaj, poczekajcie, plus 4 tylko, dobra, to możemy nie, a widzę teraz, o kurde, to już 8,5 miliona jest warte, to również nie zamierzam za bardzo gildii robić, bo po prostu nie, bo tak jakoś wolę wam, tak jak tutaj na W60, jesteśmy w gildii topowej, no i zobaczcie, jak fajnie to wszystko pada, jak my tutaj spróbujemy jeszcze tego Valarokara, jak tutaj fajnie wszystko nam idzie, jak tutaj fajnie progresujemy, możemy w sumie teraz Tornada trochę poklikać, no a jakbyśmy byli w jakiejś słabszej gildii, no to tak oczywiście by to fajnie nie szło, no nie, tutaj wiadomo, więc na serwerze, skoro robię taką serię long term i chcę wam jak najfajniej pokazać ten gameplay i te odcinki fajne nagrywać, no to wiadomo, że będę w takiej gildii topowej, to powtarzam zawsze, no i tak to wygląda od zawsze, w sensie no nie od zawsze, ale od dłuższego czasu, mam nadzieję, że nie jesteście na to źli, że po prostu gildii robić nie będę, ale oczywiście możecie się tam zgadać, na przykład na Discordzie często były takie inicjatywy u mnie, że tam jakaś osoba robiła gildię, że te gildie tam powstawały, że właśnie osoby z Discorda ode mnie sobie robiły gildijkę i tak dalej, ja też tam zawsze wspomniałem na odcinku, jeżeli ktoś mnie poprosił i wiedziałem, że faktycznie ta gildia jest prowadzona przez ogarnięte osoby, to też tam wspominałem na odcinku, że jak ktoś chce, to może wbijać, więc tego oczywiście nie zabraniam, jeżeli ktoś chce, to może coś takiego robić. No i tyle, tyle chyba odnośnie tego serwera pierwszego europejskiego, chyba wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Jeżeli czegoś byście tam jeszcze chcieli dowiedzieć, czegoś nie powiedziałem, coś was ciekawi, to oczywiście
możecie pytać w komentarzach, ja chętnie odpowiem pod tym odcinkiem, no ale raczej wydaje mi się, że to co powinniście wiedzieć, to już po prostu wiecie. Dobra, zastanawiam się, czy my w ogóle tutaj nie dojdziemy, okej, kolejny level wbity, zastanawiam się, czy my nie dojdziemy już może do tego Tornada 486, czyli do tego bloka. Jeszcze wam chcę tutaj pokazać ewentualne lochy, to widzieliśmy, to nam padło za jednego grzyba wszystko dosłownie, więc tu chyba nic ciekawego. Możemy zobaczyć, jak to z tym Snape'em nam poszło, bo to myślałem szczerze, że będzie bloga, on tutaj jeszcze w miarę szybko. No, takie powiem wam, że ledwo, no ale padło. Hel to nieważne, tutaj mamy potwora w jeziorze. W sumie to jestem ciekaw, czy jakieś odrodzonka tutaj były. Tak, jedno odrodzenie i chyba tylko jedno, chociaż no kryty nam nie siadają w ogóle. A nie, tylko jedno było potrzebne. 100 milionów expa, a potwór w jeziorze ile nam dał? Jedno odrodzenie, zobaczcie, drugie odrodzenie. I tyle, 128 milionów, no to już ten expik taki można powiedzieć jest niezły, no ale jeszcze nie są to jakieś nie wiadomo jak duże liczby. Dobra, lecimy dalej z tym tornadkiem, tu niestety mamy tylko jednego slota, więc no muszę to, jak tylko mi coś poleci, to od razu sprzedawać, no ale zobaczymy jak nam to dalej pójdzie. 326 level, no kurczę, nie wiem z którym startowałem nawet, tak liczyłem, że może z jakichś 10 leveli nam się uda wbić, no ale zobaczymy wszystko jak to wyjdzie, będę tutaj leciał od góry do dołu, jeżeli chodzi o te duże procenty. Zobaczcie, że w ogóle chyba trzeci pasek, to jest akurat straszny plus, że tych pasków nam leci z tego tornada, to przynajmniej się sprzedaje do wiedźmy i się nie traci tego golda. A czemu nie mogłem kliknąć? Aha, myślałem, że jakiś nam itemek poleciał, a to niestety nie. Po prostu coś tam się zbugowało. Coś jeszcze, kurczę, powiem wam, miałem w głowie odnośnie tego W60, o czymś jeszcze miałem gadać. No ale nie wiem, chyba zapomniałem. Głównie ten serwer pierwszy europejski, ten temat chciałem poruszyć, ale z tego co widzę, coś jeszcze miałem o czymś wam mówić, no ale nie. No tak jak mówię, piszcie przede wszystkim, bo też zacząłem od tego na początku, żebyście pisali jak tam wasze postacie przez te eventy, przez ten event, który trwa w sumie w dalszym ciągu. No ale oczywiście najważniejsze to to, jak tam wam zleciały święta. Nie wiem czy będę... Aha, właśnie, wiem co miałem jeszcze poruszyć. To o tych świętach możecie pisać i odnośnie właśnie świąt to giveaway. Giveaway, który no są święta, jest taka powiedzmy, nie wiem jak to nazwać nawet, taka moda powiedzmy na to, że oczywiście święta, no to są jakieś giveawaye i tak dalej. Natomiast ja planuję zrobić naprawdę dużego giveawaya na 20 tysięcy subów. Zobaczcie, tu już ten wisiorek zadychę. Na 20 tysięcy subów planuję naprawdę zrobić dużego giveawaya. Najpierw myślałem, żeby to była jedna duża taczka grzybów, czyli po prostu 400. Natomiast no to wtedy by wygrała tylko jedna osoba, więc to jest takie, no można powiedzieć, dość średnie, nie? Żeby tylko jedna osoba wygrała. Także wstępnie rodzi mi się taki pomysł, żeby po prostu tą taczkę grzybów podzielić na dwa. Wygrałyby dwie osoby, zrobiłbym na przykład coś takiego, że jedna osoba wygrywa paysafe carda po prostu, nie? 200, będzie sobie mogła podczas promocji na grzybki kupić 1500 grzybów. Grzybków, albo wydać na co chce, no ale to wiadomo, tutaj raczej większość osób wyda to na grzybki. Drugą osobę może z Twitcha weźmiemy, no bo Twitch to jest jednak też platforma, na której bardzo często streamuję, więc tam też po prostu są osoby, które na przykład nie oglądają YouTube'a, oglądają Twitcha u mnie, więc tam też może zrobimy losowanie, ale to community się też zaciera oczywiście, więc też ktoś z YouTube'a na przykład będzie miał szansę zrobić sobie, w sensie wygrać po prostu giveawaya na Twitchu. To by był właśnie ten drugi pakiecik i może jeszcze takie jakieś drobniejsze pakieciki, kwestia do dogadania z twórcami, dlatego że może oprócz tego, co ja zafunduję powiedzmy ze swojej kieszeni, czyli te 400, może jeszcze od twórców coś tam uda mi się, czy jakieś kodziki dostać właśnie z tej okazji, czy po prostu ręcznie dla zwycięzców te grzyby zostaną dostarczone, może jakieś 250 grzybków, może jakieś i tam dwa razy po 100, albo powiedzmy, nie wiem, 250, 150 i 100, coś takiego. To jeszcze jest kwestia do dogadania, ale raczej z tym problemów nie będzie, bo już wstępnie rozmawiałem, że chcę coś takiego większego zrobić właśnie z okazji 20 tysięcy subskrybentów, no i raczej problemu być nie powinno, więc część po prostu będzie z mojej kieszeni, część twórcy tam mi pomogą jakby zrealizować ten konkurs i chyba będzie gitara, nie? Tak mi się wydaje, że właśnie coś takiego
konkretny sobie zrobimy, jeszcze szczegóły i tak dalej, to oczywiście się pojawi osobny w ogóle film na ten temat, jak już w ogóle dobijemy te 20 tysięcy subów, bo zdaję sobie sprawę, że jeszcze troszkę zajmie, no ale idziemy naprawdę w dobrym kierunku. W tym momencie mamy już 19 670, w grudniu póki co wpadło mi 240 subów, nie? Więc no całkiem sporo, więc no w tym tempie to powiedzmy jakoś w lutym myślę, że już jeżeli chodzi o tych subskrybentów, to już to 20 tysięcy po prostu nam wpadnie. Także dlatego właśnie nie robię żadnego giveawaya, jeżeli chodzi o tam jakieś ewentualne no, prezenty świąteczne, taki giveaway świąteczny, bo chcę coś takiego większego zrobić z okazji 20 tysięcy subskrybentów, to jest naprawdę duża liczba, nigdy mi się nie myślałem nigdy, że po prostu tak dużą liczbę uda mi się osiągnąć, jak zaczynałem wrzucać te filmiki, więc chcę zrobić z tego powodu coś większego, no i dlatego też, a wiecie, są tam osoby, co robią co tydzień giveaway na grzyby i albo wam dałem jakieś kody z Lootboya, co i tak trzeba mieć tam 10 poziom max, żeby ten kod zużyć, więc tylko nowi gracze, powiedzmy, czy tam na nowych kontach sobie zużyją, albo ktoś tam robi specjalnie co tydzień, żeby tylko w tytuł dać giveaway, a wam daje tam 50 grzybów na przykład, no albo tak jak mówię, te kody z Lootboya, no ja właśnie, bo to jest takie, wiecie, no tu jest 50 grzybów, to jest tyle co Niza, po prostu chodzi o to, żeby tam jakieś puste suby, że tak powiem, zdobyć, albo jakieś puste wyświetlenia, no ja chcę zrobić właśnie taki giveaway większy, na taką konkretną już okazję, więc taki mam po prostu plan, dlatego też nie było giveawaya świątecznego, zresztą ja chyba nigdy świątecznego giveawaya nie robiłem, ale może ktoś tego ode mnie oczekiwał, więc postanowiłem po części się tutaj wytłumaczyć, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o święta, to w sumie to jak nagram ten film już, to zrobię. Jeżeli chodzi o takie świąteczne rzeczy, to standardowo na Discordzie robię unban all, każdy kto miał bana dostanie unbana. Większość banów u mnie na Discordzie była za to, że ktoś po prostu spamował jakimiś linkami, to były jakieś boty czy coś takiego, bo ja na Discordzie no naprawdę rzadko banuję tak na stałe, nie? Nieraz tam, sorry, bo jak tak nawijam, to mówię, głos tracę. Mówię, na Discordzie nieraz tam daję jakieś timeouty, ale bana to naprawdę ciężko u mnie na Discordzie wyrwać, a jeżeli komuś się zdarzyło, no to po prostu daję po tym filmie, jak już jesteście w tym momencie, to już pewnie unban all jest zrobiony. Dobra, bo my już tu dobiliśmy w ogóle do tego bloka 486, więc lecimy sobie dalej. Teraz mamy hemorider już kliknięty, spoczy skarbiec w strefie mroku, z tego co widzę. Więc dam po prostu unban all i jeżeli chodzi o Twitcha, to tak samo daję unban all. Na Twitchu jest bardzo podobnie. Na Twitchu też, kurde, no trzeba być totalnym dzbanem, żeby dostać bana. To w ogóle podkreślam. No więc na Discordzie głównie właśnie boty dostają ban. Na Twitchu, jak ktoś jest takim totalnym zbanem, to również dostaje, no ale dam tego unban ola, każdy się może zmienić, każdy ktoś mógł trollować po prostu głupio, a tak naprawdę się tak nie zachowuje, więc po prostu teraz będzie miał okazję, żeby znowu sobie na tego Discorda czy też Twitcha wbić. Dobra, przede wszystkim ten wróżek Henryk, bo my tutaj jakieś poboczne lochy klikamy, chociaż już trochę leveli z tego wycisnęliśmy, no ale na wróżka Henryka mamy właśnie prawie 3%, więc jego warto kliknąć. To jest mag, więc nas delikatnie zablokował, jak to 13 piętro odblokowaliśmy, no ale teraz jak tego właśnie wróżka Henryka sobie klikniemy, to myślę, że i kolejnych również dokładnie padło nam, więc po prostu będziecie tam, kto ma bana ewentualnie i kto to ogląda, będziecie mieli szansę, żeby się poprawić, jeżeli ktoś, no mówię, no raczej mało było tych banów, ale po prostu żeby sobie wrócić i normalnie, że tak powiem, żyć w tym community, bo to też jest bardzo przyjemne i mi też oczywiście zależy, żeby jak najwięcej osób w tym community było, bo wydaje mi się, że przez te już prawie 3 lata, w ogóle już na początku stycznia będą 3 lata, jak zacząłem nagrywać, wydaje mi się, że dość fajne mi się udało community zbudować wokół tej gry, z czego jestem naprawdę zadowolony. To taki świąteczny odcinek, taka chwila szczerości, powiedzmy. Dobra, tutaj sobie kliknęliśmy, ok, zobaczmy tego dymika majciarza. Ten nie zrobił za dużo, ten... O kurde, w sumie to nikt nie zrobił za dużo, to teraz głównie sobie tutaj tego, w sensie no, my głównie będziemy tego dymika ubijać na tym łowcy, tu już chyba drugie odrodzenie albo nawet trzecie, o jeszcze jedno, zobaczcie, no nie było to takie proste, ale padło, wbiliśmy 329 level, więc fajnie, no i lecimy dalej, kogo my teraz mamy? Teraz mamy maga kolejnego, kurde, to niedobrze, dobra, to na razie odpuszczę. Okej, okay, Gerta już kliknęliśmy, karuzela z idolami, ale to jest 0,62%, to by nam się tylko do klasera przydało, bo on tak naprawdę no da nam expa tyle co nic, więc może nie. No ten Esteros chyba, nie? W sensie zrobimy jeszcze jednego skana.
w międzyczasie, no i zobaczymy, czy może na coś tam jeszcze mamy fajne procenty, no ale chyba teraz ten Esteros. Dobra, giveaway poruszyłem, Unban All poruszyłem z okazji świąt, że tak powiem. Ej, mamy tu jeszcze fajne procenty z tego, co widzę. Mamy na Tora prawie 20%, to jest ten, dokładnie, 305 level, no nie da nam za dużo, ale zawsze coś, dokładnie. Spróbujmy jeszcze tego Odyna, okej, ten Odyn nam chyba też padnie, jak tak patrzę, to jest wojownik, więc raczej nie będzie problemu. I mamy jeszcze na Valar Aukara w Górze Popiołów, czyli ten dalsza część Hemoridoru, 18%, więc on też nam padnie. Smoczy Skarbiec w Mroku, 1,29. Także on nam również padnie. No i ty, a i na Leandera mamy 0,85, okej, okay, na Esteros 0,62, to nam trochę wzrosło. Na Kołka Van Helsinga mamy 0,59, więc też powiedzmy jako tako. Dobra, tutaj ubiliśmy, co teraz? Teraz ten Valar Aukar. Aha, nie mamy miejsca. No tak się zastanawiam, powiem wam. No kurde, tu jest wszystko drogie, to i tak jest do kibla tej temy. Tu możemy sobie rozmontować. Już nie mam rozmontowań niestety dzisiaj. No mówię, inaczej bym to rozegrał, bym wiedział, że w ogóle będę to klikał. Ale okej, okay, lecimy do tego Valar Aukara. Zobaczmy, to jest 348 level, więc już naprawdę, naprawdę wysoko. I zobaczcie, padł nam szybko. Teraz mamy Uruka Urksiego, wojownik. Jeszcze go spróbujemy tutaj kliknąć, zobaczymy jak to pójdzie. Troszkę grzybów, no i lecimy dalej. Tak, serwer pierwszy europejski temat poruszony, giveaway poruszony, Unbanol poruszony. Co jeszcze wam... Aha, jeszcze chyba zrobię coś takiego w przyszłym tygodniu. Kto w ogóle chce, to może dołączyć na Discorda. Przypominam, link w przypiętym komentarzu, link w opisie. Dlatego, że chyba zrobimy sobie taki odcinek podsumowujący ten rok. Będę chciał coś takiego zrobić. To w przyszłym tygodniu już oczywiście. Jeszcze przed Sylwestrem, żeby po prostu wam pokazać po pierwsze statystyki tutaj z YouTube'a, jak ten kanał się rozrósł przez ten rok, bo to głównie wy tworzycie, ile tam było wyświetleń w roku, ile subskrypcji doszło, no wiadomo, takie ogólne statystyki, i przy okazji zrobić taki Q&A, żeby tam wam poodpowiadać na jakieś pytania. Q&A ostatnio robiłem chyba z 2 lata temu, więc też się trochę pozmieniało. Dobra, tego to już w ogóle nie ma co, lecimy teraz tu. Troszkę się pozmieniało już u mnie od tamtej pory, też pewnie doszło dużo nowych osób, co niektórzy są ciekawi, co i jak. Więc po prostu takie Q&A zrobię i to Q&A będzie raczej na Discordzie, w sensie dam ogłoszenie w ogóle na Discordzie, jak miałoby to być, bo taki mi się plan rodzi w głowie. Dam ogłoszenie na Discordzie, wy mi będziecie zadawać pytania w prywatnych wiadomościach, no i ja to potem poscreenuję, wrzucę tutaj do OBS-a i będziemy sobie generalnie oglądać, w sensie oglądać, no po prostu przewijać będę te obrazki z pytaniami, będzie oczywiście nazwa użytkownika, kto to zadał, no i będę tutaj, w sumie który to jest level, to jest 323, to nie jest za duże expa, no ale dobra, chwilę popróbujemy i będę odpowiadał, nie? Takie zrobimy ala podsumowanie, ale to może w przyszłym tygodniu na spokojnie, zobaczymy jak tutaj wszystko się rozwinie i czy wszystko mi pójdzie tak jak sobie planuję. No i tyle, chyba wszystko wam powiedziałem, co wam miałem powiedzieć o tym giveawayu, zapomniałem, to chciałem najbardziej poruszyć, ale poruszyłem. Więc dobra, teraz możemy się skupić na lochach, chociaż już naprawdę dużo leveli wbiliśmy. Tak jak mówiłem, no boost ogromny, jeżeli chodzi o te legendarne gemy. No tutaj mamy niby 1,5%, no 1,30 dokładnie, ale on nam coś nie pada, okej. Lecimy sobie do strefy światła i teraz mamy tego Leandera. To jest wojownik, więc no nic dziwnego, no mamy na niego 0,85. Tu już się niestety zaczną takie lochy, gdzie tak naprawdę no nie będzie to padało, powiedzmy, raz za razem, ale tak czy inaczej może i by tego Leandera jeszcze udało się ubić. No tu kwestia odrodzeń, no i żeby on przede wszystkim nie blokował, dlatego że my kryty to mamy naprawdę mocne, on nie ma za dużo HP, no ale wiadomo, on bije nas bardzo mocno, więc no tutaj troszkę odrodzeń, mało bloków z jego strony i ten Leander również nam się położy. No a oczywiście Leander 440 level, więc no tego expa troszkę nam da, nawet nie troszkę, tylko 300 milionów i chyba dzięki niemu, dokładnie, dzięki niemu jak go ubijemy, to sobie wbijemy ten 330 level, więc okrągły level, fajny, no i dokładnie, mamy to, nie jakoś dużo grzybów, tu mamy Magusia, to już w ogóle na pewno bez podjazdu do niego, tu niestety coś będziemy musieli sprzedać, tylko teraz tak, my tu mamy dla Woja coś, minus 10, a jak sobie na przykład zrobimy tak i coś dla Mariuszka, minus 10 też, no niestety, musimy to po prostu sprzedać, bo ja już tutaj nie mam, dokładnie, nie mam rozmontowań. Dobra, Leander nam padł, człowiek 1000 ciosów, to jest to, 280 level, 0,85%, no nie ma sensu. Doktora Banksa nie ma sensu, bo to, no to są naklejki do klasera, no ale wydałeś nie wiadomo ile grzybów, jak tam pewnie za niedługo będziemy znowu mieli
jakieś duże procenty i wtedy to nam padnie za darmo, no to mija się delikatnie mówiąc z celem. No i dobra, teraz mamy Esteros, czyli tego Bahor Despota Joffrey, czy jak to powinienem przeczytać, nie wiem. No i jak ją pokonamy, to nam się odblokuje dalsza część tego Esterosu, na nią mamy 0,62%, więc nie dużo, ale również nie mało, także no to są już takie ostatki, nie? To już są takie ostatnie lochy na dzisiaj, także możemy troszkę tych grzybków wydać. Aha, no właśnie, i to jest to, o czym mówiłem. No, to był mag w ogóle, więc ja nie wiem, jak to padło tak szybko. Możemy oczywiście obejrzeć tutaj, poczekajcie. Leandera chyba nie oglądałem, więc obejrzyjmy. Pierwsze odrodzonko, zbiliśmy mu prawie tyle co nic. Drugie odrodzonko tak samo nie za wiele. Trzecie odrodzonko, zobaczcie. Czwarte odrodzonko, okej, piąte odrodzonko. Sześć odrodzeń, no właśnie to jest to, zobaczcie, że on potem to już miał nas na hita. No ale dobra, udało się go pokonać, no i zobaczmy Tom. Pierwszy zwykły, drugi kryt, trzeci kryt, czwarty kryt. No i piąty bardzo duży kryt, no i udało nam się ją pokonać. Zobaczmy w ogóle 16%, plus 2 tylko, więc nie za dużo. No ale już powoli zaczynają nam lecieć lepsze te itemki. Runka też nie jakaś wybitna. To mamy za 10 baniek. Dobra, chociaż nie, czekajcie, może ten wisiorek tutaj, ile to ma? 398, 417, dobra, czyli ewentualnie na siłkę jakby nam poleciał. No poleciał na inteligencję, niestety plus 6 tylko, nie ma sensu wymieniać, lecimy tak, dobra. Czyli okej, to nam padło i kogo my tu teraz mamy? Okej, teraz mamy zwiadowcę, więc on padnie bardzo, ale to bardzo łatwo, dokładnie. Mamy 331 level, znowu nam coś poleciało, to możemy od razu do kotła bez zastanowienia. Ej, kurde, ale nam to idzie pięknie. Chyba wbijemy jednak te około 10 leveli. Taki, jaki był plan na początek odcinka. Tyle wbijemy. No, odcinek już trwa bardzo, ale to bardzo długo. Ale mam nadzieję, że wam się podoba. No, tu jak widzicie, jak zaczynamy klikać, to w ogóle nie ma co zbierać. Tutaj w ogóle możemy tak, pierwsze odrodzonko, ponad pół HP zbiliśmy, no dokładnie, ten zimny dry to nigdy nie jest jakiś duży problem. No i teraz mamy Magusia i powiem wam szczerze, że ten mag jest, zazwyczaj tak było, że on jest po prostu słabszy od tego maga 10, w sensie pada łatwiej, są na niego większe procenty, więc może i by nam się udało, ale w sumie zanim tu jeszcze zrobimy jednego skana, żeby sprawdzić, czy na pewno tak to wygląda, to może zrobimy sobie tego kołka Van Helsinga, bo na niego myślałem, że będzie jakieś, nie wiem, 0,05 czy coś takiego, a się okazało, że na niego mamy 0,59, więc to jest naprawdę sporo. Tu w ogóle jeszcze na szkole magii mamy 0,58, to też są magowie. Ale jeżeli tego Van Helsinga by nam się udało ubić, to bardzo możliwe, że potem piąty i szósty by nam padł również. Tak to przeważnie bywa, no ale dobra, najpierw musimy tego Van Helsinga ubić, tam niecały milion, no a w międzyczasie zrobimy sobie ten skanik, czy faktycznie tak to wygląda, jak mówiłem. Dobra, cyk, cyk i dobra, i na razie sobie ustawimy to. A, już nam się zrobiło. Urugurksi, prawie 3% na niego. Ej, my tu się nie możemy w ogóle zatrzymać. Gdzie jest ten Urugurksi? Tutaj. No okej, to tak jak myślałem. Zobaczcie, trochę go poklikałem. Teraz mamy tak. Na tą Brigitte mamy 0,37. To jest jeszcze mniej niż mieliśmy wcześniej. Ej, a to jest mag w tej górze popiołów? Tak, dobra, to tego już nie klikam. No niedobrze, niedobrze. Myślałem, że będziemy mieć na nią więcej, a tu się okazało, że jeszcze mniej. No to dobra, kołek Van Helsing, z takich, co nam dają fajne ilości expa, to jeszcze jego możemy ubić. Mamy na niego 0,53. Na Brigitte 0,37. Na Tornado 0,04, no bo to jest wiadomo ten blok. Co tutaj jeszcze ciekawe? No jeszcze ten ekspres do szkoły magii mamy na Magusia 0,60, więc to powiedzmy, że nie jest takie złe. No ale on nam tam nie da 300 milionów expa, to nie wiem w ogóle, czy jest sens go klikać. Chyba lepiej ewentualnie jeszcze na tą Brigitte wydać tych grzybów, powiedzmy ze 100, z 200, jak nam się tu uda dalej to 13 piętro pocisnąć, no i wtedy ewentualnie coś tam myśleć dalej, no bo jak ta Brigitte by nam padła, to podejrzewam, że następny wojownik także, no nie? No bo jednak nie oszukujmy się, my jako ten łowca demonów na jakiś wojownik, w sumie to na wszystko jesteśmy bardzo dobrzy, oprócz właśnie na magów. Magowie największy problem nam sprawiają. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie takie takich przeciwników, jak tam jakiś wojownik, zwiad, to raczej pada bez żadnych problemów, zresztą jak sami widzicie po tej seryjce. No i kolejny raz ogromny progres, jeżeli chodzi o w ogóle tutaj tego łowcę demonów. No ale to już będzie zwalniało, nie? To już będzie powolutku zwalniało, teraz co chwilę się coś działo. Tu był czarny piątek, więc mieliśmy wymianę od razu wszystkich gemów na czarne, także no bardzo duży progres zrobiliśmy, jeżeli chodzi właśnie o ewentualnie tam
jakieś no lochy po prostu, nie? No wiadomo, jak się wymienia jednostatowe gemy na czarne, to daje bardzo dużego boosta. Potem za chwilę legendarny loszek, to też bardzo ciekawa sprawa, no bo oczywiście boost w itemkach, legendarne gemy, no i znowu bardzo duży boost. No i zobaczcie, że na tym W60 tak to wszystko się zgrało, że jeden event większy za drugim i po prostu non-stop, o dobra, siadło. I non-stop nie mieliśmy żadnych problemów, tylko sobie tutaj po prostu lecieliśmy raz za razem. Zwróćcie też uwagę, ej dobra, pachołki tu sporo zrobiły. Zwróćcie też uwagę, że serwer pierwszy europejski wystartuje na samym początku, o, tu bardzo fajny pasek, na samym początku stycznia, a pomyślcie, że legendarny loch będzie dopiero na Wielkanoc teraz kolejna edycja, więc zwróćcie uwagę, że w ogóle będzie bardzo, ale to bardzo duża przerwa między tymi wydarzeniami. No i z jednej strony to jest spoko, dlatego w sensie, jak ktoś będzie chciał na pierwszym europejskim bić rekordy, no to będzie miał to naprawdę bardzo utrudnione. No serwer 60 międzynarodowy to był idealny serwer do bicia rekordów, tak jak mówię, bo co chwilę coś się działo. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, dobra, ten, tak jak mówiłem, patrz szybko, mamy 332 level. Jeżeli chodzi o serwer pierwszy europejski, to przez to, że nie będzie legendarnego lochu, co za tym idzie, nie będzie długo legendarnych gemów, no to niestety, jeżeli chodzi o te rekordy, będzie to utrudnione, no ale dla mnie to jest okej, nie? Ja strasznie nie lubię w ogóle tutaj, jak to wszystko w tym momencie szybko, może jeszcze ten zwiad padnie, kolejny to jest mag, to już na pewno nie, ale może jeszcze tego zwiada ubijemy. Ja strasznie nie lubię, jak to tak wszystko szybko idzie. Zwróćcie w ogóle uwagę, kiedyś jak robiliśmy to przejście z Zinki w oko, to zastanawialiśmy się, czy na pewno zgramy to tak, żeby tym okiem zamknąć, w sensie ubić Heraldona i jednocześnie zamknąć wieżę, nie? To był problem. A teraz zobaczcie, że my jeszcze nie zrobiliśmy przejścia w oko, a już mieliśmy zamkniętą wieżę. Zobaczcie, jak to idealnie pokazuje. Jak ktoś w ogóle śledzi jakieś stare serie z tam starszych serwerów i tak dalej, to idealnie pokazuje, jak w tym momencie ta gierka jest, o i zobaczcie, padło, jak ta gierka jest, powiedzmy, szybka w porównaniu do tego, co było tam jeszcze rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. Dobra, dalej lecimy tutaj, no tak, no nie za dużo, powiedzmy, zbili. Tu mamy pierwsze odrodzonko, mamy drugie odrodzonko i chyba dokładnie wystarczyło, ledwo, bo ledwo, ale się udało. To możemy sobie sprzedać również. No i co? I co teraz? Czy my lecimy w tą Bridget? Ostatni skanik już chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, bo tutaj już no dosłownie końcówka. Co mieliśmy ubić, to ubiliśmy. Prawie mamy 333 level. No i teraz tak. To nie, to nie, to też nie. No ta dwójka wybrańców Iron, kurczę, no oni są, poczekajcie. A nie, to nie to, to jest to. No na nich mamy, no 0,50%. To nie jest jakoś giga dużo, a na tą Bridget 0,42 na Bridget. No dobra, może sobie zrobimy tak, że powiedzmy, nie wiem, 70 grzybków na to, to jest który level? 3,32, może by nam, chyba nam da, no nawet na pewno nam da ten 333 level ewentualnie. No a jeżeli nie uda się w ich w jakieś 70 grzybków, to lecimy sobie do Bridget i tą Bridget, no poklikamy troszkę, no fajnie by to było odblokować, chociaż no w sumie tak, bo tutaj ten Dindendor to jest maguś, nie, więc no na nim się na pewno zatrzymamy, nawet jak tych pokonamy, więc to będzie bloczek, także tu jakoś dużo nie odblokujemy. No jak Westerosie tą Bridget uda nam się ubić, no to wtedy będziemy mogli tam jakiegoś następnego wojownika może ubić, może tam jakiś zwiadowca się nawinie, już szczerze mówiąc nie pamiętam, no i tyle, nie, i tyle generalnie i już tutaj więcej klikać nie będziemy. 50 minut odcinka, 14:26, kurde, nie wiem, czy ja zdążę w ogóle na 16 to wrzucić, może troszkę później wrzucę, bo w tym momencie, jak to nagram, to jest ta godzina, a jeszcze będę tam musiał wyciąć, jak głos straciłem i musiałem tam odkaszlnąć, więc będę to musiał przerenderować, no i bardzo możliwe, że się po prostu nie wyrobię, chociaż może, ej, dobra, padło nam i to bardzo szybko nam padło, fajnie. Możemy jeszcze zerknąć tak na szybko, to jest, Boże, to się teraz nazywa inaczej, z tego co widzę, to nie będzie tak, a jest, dobra, ekspres do szkoły magii, mamy Dindendora, symuluj, zobaczmy, 0.12, no właśnie, czyli tak jak mówiłem, to możemy obejrzeć, wbiliśmy ten 333 level, więc fajnie, nie wiedziałem szczerze, w sensie liczyłem na to, że wbijemy aż tyle, ale nie wiedziałem, że faktycznie nam się uda, no a tu proszę bardzo, no i to co, została nam tylko ta Bridget, na tą Bridget i tutaj zobaczcie, tu mamy wojownika, a tu mamy chyba zwiadowcę, więc no, kurde, no jeszcze z jeden, jak nie dwa levele by nam się udało wbić, jakby nam po prostu... Ty kurde, co jest? Przecież to jest idealny odcinek. 0,40% padło w 3 grzyby. Nie, no nie wiem, znowu ktoś powie, że podkręcone procenty.
bo widziałem takie komentarze. No same kryty, no w sumie to nie było jakieś ciężkie, no 4 kryty z rzędu musiały polecieć, ale wow, dobra, super, że nam to tak szybko padło. Lecimy dalej, teraz mamy bałwana i wilk cienia. Na niego mamy, w sensie nie wiem ile mamy, ale to jest wojownik, więc on nam powinien też paść. Tak mi się przynajmniej wydaje, że w miarę szybko to powinno nam polecieć. Zobaczymy sobie tutaj zaraz. Może wiecie co, czekajcie, to jest miasto Intryg, jak się nie mylę, dokładnie. I teraz mamy tak, bałwan i wilk cienia, symuluj, zobaczmy. Kurde, 2,70%, nie no, to przecież pada nam easy, że tak powiem, bez żadnych problemów, przynajmniej tak powinno. Tu widzę, że coś nie chciał mi się enter klikać, ale już działa w miarę jako tako, może tam jakieś delikatne, o zobaczcie, no są takie jakby lagi, ale dobra, no lecimy, klikamy, no wpadnij szybko, proszę cię, dobrze ustawiłem, no na pewno mamy tyle procent na niego. Tu kwestia po prostu odrodzeń i on nam pada tak, o, no i co, wbijemy chyba ten 3-3-4. Nie? Jak on nam padnie, to ta kolejna też nam padnie. No i raczej ten 334 będzie w miarę łatwy. Tam bardzo fajna próba, w miarę łatwy do wbicia oczywiście. Tam nam zostało blisko, teraz też w miarę blisko, ale no niestety jeszcze tutaj nie udało się, nie możemy postawić tej kropki na D po prostu, żeby go ubić, no ale to za momencik, zaraz to zrobimy. Tam 21 milionów, 45 milionów, 50, 77 siedzi i już po nim mamy 334 level. Jezu, jak ja żałuję, że nie udało nam się, w sensie, że nie wiedziałem, że to będę dzisiaj klikał, że miałem delikatnie inne plany, ale się tam pozmieniały, bo po, o, może tutaj nam poleci na siłkę? No niestety nie, na inteligencję znowu. Bo więcej tego expa zdecydowanie z tej jawki bym wycisnął, no ale trudno, no ja też nie patrzę na takie szczegóły, no ale jak jest jeszcze event expa, to w ogóle poszłoby to bardzo, bardzo sprawnie. Dobra, dalej, aha, może obejrzymy na początek, jak to nam w ogóle padło. Bałwan wilk cienia, pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko i chyba tyle, nie, jeszcze raz, 3 odrodzenia, dobra. No to nie było takie proste, no i teraz mamy to miasto Intryg jeszcze raz, ciągle mi się tu myli, nie mogę się przyzwyczaić do tej nowej mapki. Tu jest zwiadowca, no raczej czerwona demonika, raczej bez problemu, 440 poziom, kilka odrodzeń, chociaż no zobaczcie, te pierwsze próby wcale nie jakieś takie obiecujące powiedzmy, ale z tego co widzę, z tego co powiedzmy z jakichś tam doświadczeń swoich, raczej tutaj troszkę dosłownie grzybków, no i ta demonika nam padnie, raczej nam padnie po prostu bez problemu. Mamy dosłownie począteczek nowego levela, 3 miliony expa, 3 miliony 400 tysięcy, więc dosłownie na styk udało nam się wbić ten kolejny poziom, no i zobaczmy, czy ta demonika nam padnie, dokładnie. Jeszcze tu nam się udało ją ubić. Mamy kolejny pasek, możemy sobie dać do wiedźmy, bo i tak nie ma co z tym robić. Możemy tu jeszcze wrzucić prawie 10 statystyk podstawy. No i dobra, i ostatni skan, już taki ostatni. Bardziej z ciekawości, jak to wygląda pod względem tego wojownika następnego w Westerosie, ale chyba no już nie ma co przesadzać. Poczekajcie, gdzie on tutaj jest? A tu, o kurde, 002 tylko na niego. Dobra, to tyle. Wyłączam już SF Toolsa, nie ma co dalej tego robić. Wszystko, wbiliśmy naprawdę. Możemy obejrzeć jeszcze oczywiście tą demonikę. Pierwsze odrodzonko, tyle HP jej zbiliśmy, drugie odrodzonko ponad pół, no i jeszcze unik zrobiła, no ale 300 milionów expa zainkasowane. Zobaczmy sobie piękny spam, 324 level, czyli, aha, ja od tego zacząłem, czyli wbiliśmy 11 leveli z tego co widzę, mieliśmy tam 323, wbiliśmy tym pierwszym, 13 piętrem, tym Gertem 324, no i zobaczcie, jaki piękny spam tutaj levelowy z naszej strony właśnie na czacie gildyjnym. No i też troszeczkę jesteśmy wyżej na tym czacie, więc chociaż tyle. Tu możemy jeszcze sobie podnieść tą arenkę, żeby była. No i co? Chyba wszystko. Wszystko co wam powiedziałem, to co chciałem wam powiedzieć, to wam powiedziałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, piękny progresik i chyba tyle. Nie wiem jaki teraz będzie odcinek następny.
Być może to Q&A sobie zrobimy w środę, czy coś takiego. Nie jestem pewien, co będzie, to będzie. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, żeby nie przegapić. Zostawiajcie tego kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie w komentarzach, jak tam wam zleciały te święta, co ciekawego dostaliście, czy było git, jak tam wasze postacie się wzmocniły podczas tego eventu świątecznego plus legendarnego lochu. No i co więcej, tyle, nie? Co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć! Cześć.